Siemanko, witam bardzo serdecznie, ja jestem Sławek, witam Cię na moim kanale. Samochód prezentowany Damiana jest serią, po modyfikacjach nagramy kolejny odcinek. Bardzo dziękuję za udostępnienie samochodu, wbijajcie na jego Insta, link w opisie. W tym materiale chciałbym zaprezentować włoski kompakt wyróżniający się z tłumu. Jest nim Alfa Romeo Giulietta, produkowana od 2010 roku. Następca Alfy 147 oferuje trzy silniki benzynowe do wyboru o pojemności 1.4 i mocy 105, 120, 170 koni. W najmocniejszej odmianie Quadrifoglio jest zamontowany silnik 1.8 o mocy 235 koni mechanicznych, natomiast w gamie diesla 1.6 o mocy 105 oraz 2.0 o mocy 140 oraz 170 koni mechanicznych. Prezentowana Alfa Romeo jest silnikiem 1.4 o mocy 170 koni mechanicznych. Pięciodrzwiowy hatchback o masie 1300 kg oraz manualnej sześciobiegowej skrzyni daje poczucie bardzo dynamicznej jazdy. 170 koni mechanicznych osiągamy przy 5500 obrotów na minutę. Maksymalny moment obrotowy 250 N dostępny już od 2500 obrotów na minutę, co pozwala przyspieszyć od 0 do 100 km na godzinę na papierze w 7,8 sekundy oraz rozpędzić się maksymalnie do 218 km na godzinę. Giulietta posiada system DNA, tryby jazdy do wyboru: D dynamic, dynamiczny sportowy, N natural, miejski, ekonomiczny oraz all-weather do jazdy przy niskiej przyczepności. Trójkątny grill, światła LED-owe postojowe z przodu. Najbardziej podoba mi się tył samochodu i LED-owe lampy. Wnętrze jest ładnie zaprojektowane, dominujące kolory czerni i szarości z dodatkowym żółtym robią dobre wrażenie. Zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj kanał, by dostać powiadomienie o kolejnym filmie. Jeśli masz jakieś pytania, kieruj je pod filmem lub do Damiana. Zapraszam do dalszej prezentacji Giulietty bez mojego komentarza. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne oraz poprzednie filmy. Trzymajcie się, cześć!